Ahojo, witamski, serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy Shogun 2, kampania Ody Nobunagi. I cóż, mamy wojnę na wszystkich frontach właściwie w tej chwili, ponieważ walczymy z Hondą, Shinną i Zotomo. Plus jeszcze tutaj mamy wojny, jednakże ci nas chwilowo nie niepokoją. Jednakże tak jakby jesteśmy otoczeni, no i trzeba sobie z tym radzić. Tak więc cóż, tak się zastanawiam, czy coś jeszcze do zrobienia mam. Chyba nie, te nasze armie tutaj obchodzą to pasmo górskie teraz. Troszkę im zejdzie. Tutaj, no te armie muszą się uzupełnić. Tutaj trzeba pokonać Hondę, pokonać buntowników też. Troszkę do roboty jest. No, ale to wszystko w następnych turach. Mój ninja może przejść dalej i zabić tego typa. To jest dobra myśl. Typ tu siedzi, to go zabijemy. Musimy się pozbywać błyskawicznie tych wysłanników Shiny, bo oni będą nas męczyć. Ogólnie w tej chwili tak troszkę mam przerąbane pod względem agentów, bo trzy kraje mogą nam wysyłać, trzy klany. Mogą nam wysyłać agentów, ja tymczasem no, aż tylu agentów nie mam, by ich odpierać. Tylko ci tutaj pilują, reszta może mieć problemy. No dobra. Na razie chyba tyle, tutaj oblegają, 5 tur to się utrzyma jeszcze. Jeśli dłużej będą oblegać, będę musiał niestety wyjść do nich. Ale mam nadzieję, że w tej turze uderzą. Mają 3 armie, jejku, powinni uderzyć. Tutaj ta armia musi czekać. No dobra, w takim razie koniec tury. Okej, i tutaj nas zaatakowali. Poprowadzimy to sobie, by zminimalizować straty. Nie pamiętam, czy w Shogunie ten garnizon się automatycznie odnawia, czy nie. Dobra, tam w sumie. Znaczy inaczej. Czy się odnawia od razu po upływie tury, czy trzeba poczekać, żeby się garnizon odnowił. Bo... czym to było? Chyba od Rome. Od Rome jest tak, że garnizon musi się odnowić. Popali mi wioski! Znaczy, musi się odnowić przez jakiś czas. Jejku, dopiero siadam do nagrywania i troszkę się motam w zeznaniach. Pyrrhusowe zwycięstwo, no dobra. W ogóle śmieszne jest to, że tutaj znamy pojęcie pyrrhusowego zwycięstwa w Japonii. Dobra. Próbowałem przykupić. A co tam jeszcze było? Dobra. To tak, trzeba zacząć od naprawy. Tego co spalili. Co je? Może i tyle od naprawy. Pali licho naprawę nawet. Chociaż kurde, to zamek nie spalili. Dobra, zamek naprawimy. I pola też naprawimy, bo to ważne. Czyli te dwie rzeczy. A teraz tak, pozbędziemy się tego agenta, który tutaj mnie irytował i próbował przekupić. Nie stać mnie. Dobra, wait. Pali licho pola. Ja chcę zabić tego typa. Jak najszybciej. Jest bezużyteczny. Dobra, ale ciągle jest na się naprawę, więc spoko. I tak. Ta armia właściwie może iść na wakasę. Ta się przyłączy. To w sumie przydałoby się cofnąć do obrony tych terenów. Tak właściwie. No to może zaraz. Dobra, ta armia niech tu uderzy i zobaczy co jest. Jest ich dużo. Dobra. Może się cofnijmy. Oni może nas zaatakują w tej turze, ponieważ ta armia nie ma wsparcia, to wtedy łatwiej będzie nam się bronić, niż atakować ich. Dobrze. Tutaj też spalone, jejku. Demet. Denerwuje mnie to.
Tutaj jest ich agent, ich ninja, weź. Niech ktoś go zabije. 33%. 42 niech będzie. Dammit. Aaaa. Kill him. O! Nawrócili zabójcę. Wow. No to tu jeszcze jeden jest. Typ. Okej. Okay. Udało się. To tak, tutaj mam w tej chwili takie oddziały, tutaj takie, może być. Tutaj mamy pełną armię, która w sumie mogłaby podejść tutaj, przez te lasy się przebić i uderzyć nawet na Hikone. Znaczy ogólnie trzeba przedrzeć się przez te wszystkie tutaj armie. Zdobyć Echizen przede wszystkim, by... No tylko w jednym miejscu się z nim bić, bo tutaj są góry, to oni nie przejdą jakoś indziej. A potem może... Kage jeszcze ewentualnie... Kage... Wes Echu... I... No to... Tak, te prowincje przydałoby się zająć, aż... I... Tutaj zostać pełną armię. Potem... Część przekierować na Hondę, dojść powiedzmy do Surugi i też się zatrzymać i wtedy całą siłę przekierować tutaj i zająć Otomo, by sobie stworzyć tutaj całe nasze terytorium, a po prostu jak dojdziemy tutaj do Surugi, a tutaj do wschodniego Echu, to po prostu będziemy mieli tylko w jednym miejscu miejsce, w którym będziemy się bić z nimi i będziemy potrzebowali dwóch armii, a nie 50, by tego bronić. A pozostałe armie będą przekierować na zachód wtedy. No bo teraz jest taka straszna, straszny chaos. W ogóle przydałby się też Kitabatakę zająć. A jeśli zebrać nie mogłoby ich zaatakować, a oni nie są tyle głupi, by mnie atakować. Więc tak to wygląda teraz. No dobra. Tutaj jeszcze mam tego typa. On w sumie może przyjść tutaj sobie. Trzeba będzie pozałatwić tych agentów. No ale to w następnej turze. Mam nadzieję, że w tej turze zaatakuje mi to. Serio, bo ja tu dłużej czekać nie mogę. A żadnej armii chyba nie zdążę ściągnąć. Chyba, że to... Chwila. Dwa... Chwila. To się utrzyma 4 tury. Tu będzie 3, 2, 1 i ja mały włos nie dojdę, tak więc dobra, tej arniacy sprowadzasz nawet w tym momencie. Tak więc niech ona idzie tu raczej. Niech spróbuje od tej strony zaatakować. Tutaj kolejne pola spalone, po prostu płonie mi tyle tych wiosek, że ojejku. Taka wojna na wyniszczenie. Znaczy oni próbują mi zrobić wojnę na wyniszczenie. No ale nie damy się. Nie ma mowy. Dobra. Mamy lato w tej chwili. Jeszcze 2 tury do zimy. Weź ich zdemoralizuj. Jesteś beznadziejny. Tutaj nic. Tutaj... Betsugi! Słuchaj, dogadajmy się. Nie. To chwila. Kogoś trzeba przekonać do pokoju. Tego kogo? Shinę? W sumie może niekoniecznie teraz. Tak chcę tylko zobaczyć. Satysfakcjonujący. Tak więc myślę, że jakim... Zniszczymy tutaj te armie wszystkie, dojdziemy gdzieś tutaj, to wtedy zawiążemy pokój. I wtedy zniszczymy Hondę i też pokój i oni się biją. Tutaj prawdopodobnie Akechi dalej będzie w moim imieniu walczyć. A potem... A w tym czasie zniszczę Otomo.
Bo tą pewnie pokoju teraz nie chcę. W sumie tą bym chciał teraz pokój. Tylko, że się na pewno nie zgodzą. So then, Okej, what are dobra. you to say today? Will my ears be shamed by the hearing? To? Co jeszcze? Sojusz nie dam rady. Niestety. W ogóle wy walczycie z połową świata. Podobnie jak ja. Płatności. Jakieś zadośćuczynienie za... W sumie nic, bo w ogóle nie zawalczyliśmy. Okej. Jakieś tam... Nie masz córek, nie masz nic. Jejku, dobra. Powiedzmy, że dasz mi jeszcze nieograniczony dostęp wojskowy. Czy może to niekoniecznie? Dobra. Tak się kończy wojny. Jak w skrócie, jak mi dochody skoczyły, bo odblokowali mi to miasto. Ono jest bogate. Dosyć. Dobra. Podoba mi się. Może być. To teraz przyciśniemy jeszcze Shinę. Też zawiążemy pokój. Potem troszkę Hondę. Tak, powiedzmy, że zajmiemy tutaj nawet nie do Surugi, ale powiedzmy do Tomi. I będzie git. No dobra, to póki co Kensury. Okej. Co oni tu mają? Mają bohatera i dwóch generałów. Jazdy i kolejnego bohatera. I strzelców sporo. I bomby. Okej. W drugiej armii też sporo rzeczy mają. Tutaj nie mają nic. Ogólnie przewaga, no spora na moją armią. Na Nobutata to doświadczony już wojownik jest z drugiej strony. Więc. No dobra. Jak się zastanawiam, znaczy nie chcę ryzykować za bardzo. Dobra, cofnijmy się. Myślałem, że uderzę mniejszymi siłami troszkę. Oni mają siłę od groma tam. No dobra. Znaczy, mógłbym zaryzykować walkę z nimi, ale uznałem, że nie chcę ryzykować aż takich strat w tej chwili. Bo jednak oni przeważają nad armiami, więc chciałbym minimalizować straty w każdej bitwie. Okej, no to tak, po kolei. Po pierwsze, wyeliminowali mi dobrego ninja, tak więc, no, czeka ich zemsta moja, bo zabiję ich wszystkich teraz. Dobrze. 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 No. I ma kolejną rangę, mój Mecukę. Cudownie. I teraz tobie mogę dać to. Niech będzie. Nie wiem to. Czemu nie? I teraz cóż, tutaj jest Daimyo ze swoją jakąś dziwną armią. Tutaj to jest już nieatakowane. Trzeba zwerbować ninja. Trzeba pozbyć się tego typa.
Nice. On próbuje przekupić ciągle to miasto. Otsu, zamek. Kolejny ninja się przyda z pewnością. Tu mogę jeszcze werbować? Nie. Tutaj. Dobra. No i oczywiście w zabójce cię robimy od razu. I co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Coś miałem zrobić. Ja miałem ponaprawić to wszystko, co się pali. Znaczy całkiem dobra opcja. Tutaj. Która armia powinna oblegać? Dobra, niech jego armia oblega. Kontynuuj oblężenie oczywiście. Ta armia niech tu stanie. A ta mogłaby uderzyć tu. Odwrót. Tutaj. Odwrót dalej. Dobra. To mam coś takiego. I teraz stary może zdobyć to? Chyba tak. Dobra, nie będziemy tego szturmować, bo to będzie wykrwawiające dla nas. Jak normalnie to rozegramy. Więc po prostu automatycznie. No, 300 straconych. Nie tak dużo. Kupuj. Naprawiam zamek i mamy kolejną prowincję w swoich rękach. Nice. To tak, tutaj... Czy mi się opłaca oblegać ten zamek? Inaczej, jakie szanse mam przy szturmie na niego? Duże. W sumie kontynuuję oblężenie. Jeszcze ta armia dochodzi nam. Tutaj ta jazda może wejść do zamku. Zapomniałem o niej. Niech ta armia tutaj podejdzie. Dorzućmy ninja. Tutaj trzeba jeszcze ty się pozbyć. Wyślijmy tam agentów. No i tutaj ta armia niech stanie tu. To się buntuje. Minus jeden, nie tak dużo. Atak. No i teraz mamy olbrzymią przewagę. Tak więc możemy to zdobyć. No i tylko 287. Całkiem dobrze i awansował generał nam. Dobra. Tylko tego jeszcze nie naprawię w tej turze. No trudno. To tak, ta armia się cofa tu na razie. Ta armia niech wejdzie tu. Albo nie. Chwila. Konnice. Zabraliśmy z tej armii jazdy sporo, to teraz te chyba oddziały należą do tej armii. Niech przejdą tu. Dobra. A ta cała armia wejdzie tutaj i... No mamy dwie kolejne prowincje w swoich rękach. Wakasy i Hikone. Jeszcze Omizo oraz Echizen będzie trzeba zdobyć. Tutaj te armie są troszkę rozbite ogólnie. Tutaj może Nobunaga wyjść. Naprzeciw. Tutaj są na plusie, plus 5, świetnie, tak więc te dwa oddziały wysyłamy tutaj. Tutaj plus 1, no to też możemy ich tu wysłać. Tutaj plus 8, no to też idą tutaj. Dobra. Pozałatwiane. Teraz będzie zima.
Ogólnie przydałoby się wesprzeć naszego sojusznika. Czyli będzie trzeba cofnąć się na armię. Prawdopodobnie ta się wycofa tutaj, więc zawalczy na tym terenie. Co prawda tutaj jeszcze mam dodatkowych generałów. Jeszcze jednego. Dobra, niech Nobusaka zawalczy. W ogóle też trzeba, mamy sporo synów i ich wszystkich będzie... A nie, to nie jest syn. Ale to jest syn. To on musi się podszkolić. Tak, tutaj mam 5 armii, to te 5 armii spokojnie zdobędzie Omizę, Chizę, a potem Kagę. Dobra, układa się całkiem znośnie na razie. Dochody mi skoczą w górę, powoli. No to koniec tury. No dobra, to tak, widzę, że tutaj Akechi ładnie zagrał. Rozbił całą armię Yusugi, która tutaj była. Zajął Hidekisho, świetnie. Okej. Okay. No dobrze, tutaj będzie no wyraźnie czas pomóc Shibate, ponieważ nie radzi sobie w tej wojnie już. Kanamori, Nagahika, przepraszam, jest wyraźnie gorszym dowódcą niż Shibata Katsui. No to tą armię tutaj przesyłamy. A jeszcze pozbywamy się wrogich agentów cały czas. Ciebie. Dobrze. Ciebie. Coś nie wyszło. Ciebie. Okej. I awansował nam mnich. Bardzo dobrze. Okej. I jeszcze przysimy tu ninja jednego. No i drugiego też. Dobra. Tutaj załatwione. W takim razie jeszcze musimy naprawić to i mnie ciągle to nie stać. Ile to kosztuje? 1000. Cholera. Dużo. W ogóle wszystko to trzeba naprawiać, albo mi wszystko płonie, no to pięknie. No dobra, zimowej kampanii raczej nie chcę robić. Ta armia niech przemaszeruje w tym kierunku. Niech wejdzie do Kuwana na razie. Dobrze, tutaj wejdźmy tą armią. Napakujmy tych jednostek. No, już się cieszą. I będzie trzeba rozbić tą armię ogólnie. Zaatakuj nawet. No i dobra, mamy wielką bitwę. Naprawdę wielką bitwę. Trzy nasze armie na ich trzy armie mają lekką przewagę liczebną. Tak? Tak. No ale oni mają po prostu armię wypełnioną motłochem, więc się rozumiem. A chwila. Bo ja nie tą armię zaznaczyłem. Ja tak spojrzałem, że kurde, coś nie tak. A ja nie tą armię zaatakowałem. Ta powinna podejść. No i w sumie Nobunaga da radę zaatakować? Nie. Braknie mu ruchu. No to ty atakuj jeszcze raz. I ta się wycofali.
Czyli te armie zostały osamotnione troszkę. Ty uderz. Jejku, ale oni nam pola ustępują. Chcę walczyć. Nie da się. Nie da się, bo oni uciekają przed nami. Jejku, dobra. Podejdźmy tutaj armią. No i cóż. Cóż mogę zrobić? Chyba zakończyć turę w tej chwili. Tak myślę. Dobra. No to w takim razie w tym miejscu też zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. I zapraszam was do kolejnych filmów z... ty wróciłeś. Dobra. Jak miło. W tym miejscu dziękuję wam za uwagę i zapraszam was do kolejnych filmów z Shoguna 2. Bye bye!